Jak nocka? Gips. Zimno jak się wstanie, nie? No, a tu w środku miałem elegancko ciepło, się musiałem rozbierać. Dobra, więc tak tutaj z zewnątrz prezentuje się nasze schronienie. Całkiem spoko to wygląda, muszę przyznać, tylko tak, kolejny błąd, podrywało nam tą plandekę, nie? Po prostu wiatr tutaj jakoś tak... Za mała plandeka, za duża dziura. Za duża dziura, tak. Źle dobraliśmy tutaj po prostu proporcje. Chociaż można było położyć jakąś gałęź, świerka czy coś takiego, żeby ją delikatnie obciążyć i ten, ale już naprawdę nie chciało się wychodzić w nocy. No ale z koło godziny 7 zbieramy się i będziemy szli. Mam nadzieję, że ten śnieg dzisiaj będzie może bardziej ubity, czy nie? Raczej nie. Raczej nie? Ja się nie znam. Sypało wczoraj, jak żeśmy się rozkładali. No. Niedobrze. A jeżeli chodzi o system spania, to ja spałem tak. To ten śpiwór znacie. Jest to śpiwór od Mikołaja Quilt 250. I tutaj też moje ręce wpadły. Quilt 150. Czyli tutaj miałem razem 400 gramów puchu. I naprawdę było bardzo, bardzo cieplutko. Ten śpiwór jakby co jest z drugiej ręki. Ten śpiwór to co to? Nordika. Nordik. Troszkę ponad 2 kg wagi. Komfort minus 10. I było git, tak? Tak. I samopompa, tak? Tak. Mata samopompująca. To co, Robens? Czy? No, Robens. Okej. Okay. Tyle, że mokro, bo tutaj ze ściany ściekało akurat. Okej. Okay. Za blisko się ściany przytuliłem. Także tak ta jama nasza wyglądała tutaj. Nawet widać, jak się topiło, patrz, bo takie wyświstane. Tak. Jakby było trochę więcej przestrzeni, byłoby lepiej, no ale kurczę, pierwszy raz to robiliśmy, ja i ty, nie? No. Pierwszy raz, dokładnie. Dobra, teraz przygotowujemy śniadanie i tak, żeby zachować ten komfort termiczny, to nałożyłem zimową kurtkę. I na śniadanko coś takiego lekkiego, słodkiego, mleczne śniadanko, kaszka manna, materiał nie jest sponsorowany przez Gelwę, żeby nie było, koło 8 pewnie się zbierzemy, trochę nam to topornie szło, ale dobrze jest. Dobra, my jesteśmy gotowi do dalszej wędrówki, tutaj podjęliśmy decyzję, że zostawiamy tą jamę, może się komuś przyda. Jest przy samym szlaku, także nie zasypujemy jej, a wbijamy dalej na główny szlak Beskidzki i idziemy. No, ruszyliśmy, ale momentalnie robi się gorąco, mili państwo. Główny szlak Beskidzki no nie rozpieszcza tym razem. Nie rozpieszcza, także szacun dla ludzi, którzy to przeszli zimą, nie? Tak jest. Tak, tą kufajkę sobie zdejmę. Tak, do jakiejś doliny schodzimy. Znaleźliśmy się teraz przy studenckiej bazie namiotowej Głuchaczki. Tam można ewentualnie chyba przenocować. I tutaj są dobre wieści, bo są ślady. No i słuchajcie, nieco ułatwia nam to zadanie, bo tutaj ewidentnie ślady wskazują, że ktoś jakby szedł z Babiej Góry w tą stronę, do tej bazy noclegowej, a my idziemy właśnie w tamtą stronę, prawda? Także już mamy jakieś ślady przynajmniej. Cieszysz się, szwagir? Tak. To się pofarciło, bo w tą stronę ktoś tutaj wydeptał szlak. Ta osoba szła bez rakiet, więc sądząc tutaj po głębokości tych śladów, no też toczyła walkę. No i korzystam z tych śladów, bo tutaj rzeczywiście mogę iść płynnie, już się nie zapadam. A za to może w tamtą stronę komuś będzie łatwiej iść, jak przetarliśmy tamten szlak, nie? Z tamtej strony, od Korbielowa. Na Babią Górę 4 godziny. No to razy 2 co najmniej. Ok, udało się wejść na Mędralową Zachodnią. To jest jakieś 1050 metrów. I tutaj rozpoczyna się albo kończy zielony szlak, także jestem na takim skrzyżowaniu. No i dobra wiadomość jest taka, że ten szlak jest uczęszczany w obu kierunkach i ślady te są kontynuowane tym głównym szlakiem Beskidzkim. W tym kierunku jest hala Mędralowa, także
Tam się będziemy kierować i zobaczymy co dalej, nie? Jaka będzie decyzja. Nie wykluczamy noclegu w tej bacówce właśnie tam na hali mędralowej, bo tam jest piecyk, koza i tak dalej. Można byłoby się zregenerować i z samego rana sobie wyskoczyć na bagu, jeżeli warunki będą odpowiednie. No, warunki tutaj znacznie się pogarszają w stronę hali mędralowej. Są bardzo duże zaspy. Bardzo mocny wiatr. Ja zginę tu bez rakiet. Strasznie się pogorszyły teraz warunki. Nie wiem, czy nie trzeba będzie podjąć decyzji o ewakuacji. Bardzo silny, zacinający wiatr. Mam problemy. Zaczynam mieć problemy z nawigacją, bo nie widać znaków. Są zasypane dosłownie. No, masakryczny warunek teraz. Musiałem bluzę nałożyć, bo się zimno zaczęło robić. Nie wiem, skonsultuję to z Marcinem. Zobaczymy. Nie chcę zapeszyć, ale pierwszy raz od jakiegoś czasu się nie zapadam. Siedemset metrów nam zostało do hali mędralowej. Spieruńsko tutaj wieje teraz. Ostatnie 500 metrów nam zostały do tej bocówki na hali mędralowej. Warun jest naprawdę już jak dla mnie hardkorowy. Gdybym był sam, to ściągłbym, zawiązał przebiegi i się atakował. Gdybym był z Iwoną w takiej sytuacji, tak samo bym postąpił, nie? Po prostu. Ale tutaj we dwóch, no, jakoś dajemy radę. Marcin toruje, idzie w tych rakietach, ja za nim. I lecimy tam, podejmiemy decyzję, ale pewnie zostaniemy na noc w tej bocówce, bo dostałem alert na SMS, że w nocy ma być bardzo silny wiatr i zamiecie śnieżne. Zobaczymy, co przyniesie dzień jutrzejszy. Ok, kolejny mały cel zrealizowany. Ja już widzę wyjeżdżenie. Bacówka na hali mędralowej. Ale euforia. Chyba wolna, nie? Nie dymi się. Mam, jakby była zajęta, no to... Nie, no pewnie. Przecież to jest ogólnie dla wszystkich, nie? Tak. No. Co tu jest, wyjście? Ciekawe, w jakim stanie ono jest. Zobaczmy pierwsze wrażenie, jak to wygląda w środku. Ok, pierwsze wrażenia. Coś do siedzenia tutaj. I tutaj są takie prycze. Tutaj spędzimy tą noc, nie ma wyjścia. Jest widać nieszczelna ta wiatka, no ale lepsze to niż nic, jak to się mówi. To jest koza, tylko dziś trzeba pozyskać drewno. Tutaj jest taka druga izba, bardziej jako taki magazynek na drewno. Także pomału się przygotowujemy, jest godzina 15, więc mamy dużo czasu na wypoczynek. Tutaj jakoś tam prycze sobie trzeba zająć na górze. No i tak dzisiaj tą noc sobie spędzimy tutaj. Drewna nie ma za dużo i też nie za bardzo mamy chyba ochotę i moc, żeby gdzieś tam łazić i szukać opału, więc tutaj potniemy chyba tą belkę po prostu i spróbujemy ją spalić w jakiś sposób. No i tyle. Ale przynajmniej jest cieplej i nie wieje, nie? Także to jest bardzo duża zaleta tego miejsca. Dobra, więc przygotowujemy tutaj drewno na opał. Marcin przetnie tą belkę. Jest topor, jest siekierka, także nie będzie źle. Jest suche, bo sprawdzałem, bo robiłem strożynę z tego, także będzie spoko, nie?
A teraz sobie rozpalimy w piecu ostrożynę. Się ogarnęliśmy, gotujemy teraz wodę na jakąś kawę, jakieś zupki i tak dalej. Próbowałem, naprawdę miałem bardzo duże chęci, żeby przynieść drewna dla innych osób, ale mam taką piłę budżetową z kasteramy chyba za dwie dychy dosłownie, ale nie idzie tym ciąć. Jestem tak wywalony z mocy już, a jeszcze to przetargać tutaj to po prostu masakra. Nie po dwóch dniach na takim szlaku. Nie dam rady po prostu. Tak gdybym przyjechał rekreacyjnie, to zmienia postać rzeczy wtedy. I przede wszystkim kolejna lekcja, do lasu chodzić z ostrymi narzędziami, czyli pewnie trzeba będzie w jakieś silki czy coś tam zainwestować, dobrą piłę po prostu. Już nie będzie wyjścia chyba. Jak tam nasz piecyk? Będzie dobrze. To małe suszenie rzeczy przy okazji. Podtupy i tak dalej. I słuchajcie, podczas tego wyjścia testuję nowe obuwie ze skóry licowej. Są to takie HX-y, też z Gore-Texem w środku. Fundatorem tych butów jest moja firma, w której pracuję. Otóż zmieniłem robotę i bardzo dużo czasu spędzam w terenie, tam gdzie buty są, że tak powiem, narzędziem pracy. Także muszę mieć solidne, wodoodporne buty. Więc tutaj wybór padł na takie HX-y właśnie drugiego gatunku. Koszt 420 zł. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Do tej pory dwa dni na szlaku. Ja też trochę nierozsądnie się zachowałem, bo w piątek mi przyszły te buty i od razu praktycznie z marszu je nałożyłem i tutaj przyjechaliśmy w góry. Więc były totalnie nierozchodzone, ale póki co jest bardzo wygodnie. I najważniejsze, mam sucho w stopy. To jest po prostu taka definicja luksusu, bo gdybym poszedł w starych Salomonach, to już bym się zapłakał po prostu po pierwszej godzinie marszu na tym śniegu. A tutaj jest no bajka. Jeszcze je troszeczkę zaimpregnowałem jakimś tam tłuszczem w domu. Na razie jest ok. Oczywiście nie chcę ich przechwalać, a w trakcie użytkowania, po jakimś czasie, po kilku wyprawach powiem wam, co sądzę o tych butach bardziej szczegółowo. Dobra, tak wygląda nasze legowisko. Ja myślę, że będę spał pod jednym śpiworem. Jak będzie zimno, to sobie odpalę drugi. Tutaj Marcin jeszcze docina drewno, ładnie się pali. To właśnie sobie leżę na górze, tam na dole jest ten piecyk, rozumiecie co mam na myśli, są takie specyficzne dźwięki właśnie z tego piecyka, ma to swój naprawdę super klimat, można się zrelaksować w tym momencie. To miejsce ma naprawdę bardzo duży potencjał, jest delikatnie mówiąc troszeczkę zdewastowane, ale super, że takie miejsca są z piecykiem, że można właśnie znaleźć schronienie, więc miejcie na uwadze takie coś. No, przygotowujemy sobie właśnie wodę do termosów na rano, żeby się nie bawić, zjemy jakieś śniadanie i taki jest plan, żeby mniej więcej, nie wiem, trzecia, może czwarta wystartować, jak najszybciej ruszyć na szlak. No i zobaczymy, jaki będzie ten trzeci dzień, który de facto był dniem takim nieplanowanym. No ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo wniosków mam z tego wyjścia, więc w przyszłości myślę, że będzie lepiej. W takim razie widzimy się rano. Salut. Ok, świat, jest koło godziny 5. Już się zbieramy na szlak, już jesteśmy po śniadaniu. Jeszcze tak, żeby było kameralnie, jeszcze żeby był klimat, to rozpaliłem w piecyku. To co widać na zewnątrz, no to dosypało dość sporo śniegu. No i zobaczymy, jaki dzień dzisiejszy będzie tak naprawdę.
Sobie idziemy i tutaj właśnie jest około, tak myślimy, dwóch, może 2,5 metra śniegu, bo są przeogromne zaspy. I stoimy na tych zaspach. Dosłownie masakra, kurwa. Że nikt przed nami nie szedł. Idzie tylko dwóch pojebów. Babia Góra 2,25, ale to w warunkach letnich oczywiście. Granica państwa, my tutaj w prawo odbijamy. Ok, doszliśmy do przełęczy Jałowieckiej, 998 metrów nad poziomem morza. Do Babiej Góry będziemy się kierować szlakiem zielonym, tak? Ok, weszliśmy oficjalnie na teren Babiogórskiego Parku Narodowego. Warun jest taki, że dość mocno wieje i pada taki mokry śnieg, także no dzisiaj jest trochę trudniej. No fajnie, że jest wiata. Dobre miejsce na nocleg, tylko tutaj wejście trzeba by było zasłonić sobie jakimś tarpem, na przykład, żeby nie wiało. Ale widzę, że tutaj byśmy się zmieścili. Kochani, tak to właśnie jest. Tak jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Pada zimny, pada śnieg, mokry. Kurtkę już mam trochę przymoczoną. Także jest ciężko iść w ogóle, przebijać się. Masakra. Zawracamy się do innego szlaku. Nie idziemy dalej. Tam jest tak... No nie ma jak dosłownie wejść. Jest tragedia, jest tak głęboko, że Meksyk, niesamowity. Także cofamy się troszeczkę w dół, z jakieś 600-500 metrów i tam idziemy do schroniska Marakowa Szczewnicy. Nie idzie iść w ogóle. Armagedon. Jednak wróciliśmy z powrotem na czerwony szlak, na główny szlak Beskidzki. On przynajmniej jest tutaj częściowo gdzie niegdzie wydeptany, to wiadomo gdzie iść. No i taka jest ta aura teraz, nie? Ale koniecznie, pamiętajcie, koniecznie na każdą parę nóg, na każdą osobę musi być jedna para rakiet. I zobaczcie, jak tu się warunki zmieniły momentalnie, nie? Jesteśmy na wysokości jakichś 1100 metrów. No fakt, że muszę iść za Marcinem, bo śnieg jest bardzo sypki, tutaj jest no kilkadziesiąt centymetrów takiego sypkiego puchu. No ale idzie się płynnie, mamy około 3 km do schroniska, no tam podejmiemy decyzję, zobaczymy jakie będą warunki, nie? Czy uda nam się zaatakować Babią, czy nie. Powiem szczerze, że czasami czuję się tak bezradny po prostu, że nogi mi się zapadają pod ten śnieg, że nie mam tych rakiet, kurczę, masakra. Słuchajcie, tu mamy taką zagwozdkę, bo jest koło godziny 10 i do schroniska mamy jakieś no jeszcze 2,5 km, no to przy tych warunkach to jest szlak niewydeptany. No ze 3 godziny takie, około, no 2,5 godziny deptania. I tutaj właśnie mamy, jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków, jest szlak Żółty, Zawoja, Widły. Mapa pokazuje około 6-7 km do cywilizacji i tutaj chyba właśnie... No ze 3 godziny teraz w dół. No, podejmiemy decyzję, że chyba będziemy się teleportować, bo i tak ten jeden dzień jesteśmy ekstra w górach, nie? Tak, dokładnie, no jeden dzień ekstra w górach. To co przeszliśmy, co przetorowaliśmy, to nasze. Dokładnie. Innym razem się zrobi pewnie podejście na Babią Górę, nic na siłę, bo kurczę, do schroniska dojdziemy, będzie godzina 13, tam się siądzie, odpocznie na chwilę. To i tak będzie ciężko wejść na Babią Górę, znowu nas złapie, to plan jest niewykonalny na dzisiaj, no po prostu. Brak prowiantu już. Przede wszystkim brak prowiantu, także no z tego miejsca będziemy schodzić na dół, no dalej tu też wam jakąś relację poprowadzę, jak ten szlak dalej będzie wyglądał żółty. No i tyle, no. Szkoda. Fajnie jest, przygoda jest niezła. Panie! Marcin, zrób to jeszcze raz! No cholera! Dobra, spoko, poradzę sobie.
Super. Instrukcja jak się wstaje z rakietami. No plan jest taki, żeby tutaj strawersować, bo szlak żółty prowadzi tak naokoło. A tu... No ja właśnie zacząłem to robić. Bardzo dobrze ci idzie. Im bliżej cywilizacji jesteśmy, tym szlak jest coraz bardziej wydeptany, także dróżka przejezdna, można lecieć. Jest wiata, dla mnie to jest strategiczne miejsce. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj jest zaraz taki potok górski. Tutaj żegnamy się z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Okej, świat, to w tym filmie byłoby na tyle. Udało nam się dojść do miejscowości Zawoja Wilczna i stąd mamy podobno bardzo dobre połączenie do Krakowa. Mimo że główny cel nie został zrealizowany, to i tak jestem szalenie zadowolony z tego wyjścia. Tutaj pewne bariery zostały pokonane i na pewno zdobyliśmy tutaj razem z Marcinem bardzo cenne doświadczenie w takich wypadach górskich. Marcin, podsumowując, git było? O, byłoby jeszcze lepiej, jakby mniej śniegu było. O, jedzie bój. Dobra, to będzie na tyle w tym filmie. Oczywiście, jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, ja wsiadam do busa, lecimy. Cześć!